Witam Was. Postanowiłem przemówić dzisiaj do Was, żeby przeprowadzić Was przez trudne zagadnienie, a mianowicie macie się dzisiaj na lekcji nauczyć, jak dodawać liczby o różnych znakach. Nie jest to specjalnie skomplikowane działanie, ale wiem z własnego doświadczenia, że uczniowie mają z tym problem. Dlatego zachęcam Was, żebyście od razu się skupili, sprężyli. Jak uda Wam się to zrozumieć za pierwszym razem, przez pozostałe lata swojej edukacji macie święty spokój. Oszczędzicie sobie stresu i złych ocen. Także posłuchajcie. Na początek chcę Wam pokazać, jak działa ta zasada na konkretnych przypadkach, na sytuacji z życia. Zobaczcie. Mamy konto w banku. No i pierwsza sytuacja jest taka, że mam stan konta w danej chwili 600 zł. Zarobiłem jakieś pieniążki, wpadła mi kwota 350 zł. Nie trzymam gotówki w kieszeni czy w portfelu. Wpłacam do banku. Skoro wpłacam, no to wykonuję działanie, tak jak tutaj jest pokazane, dodawanie. Do stanu konta dodaję tą kwotę, którą wpłacam, otrzymuję aktualny stan konta po tej wpłacie 950 zł. Sytuacja prosta, oczywista, nie budząca wątpliwości. Może się tak zdarzyć, że w danej chwili stan mojego konta może być liczbą ujemną. Po prostu na jakieś zakupy wydałem więcej pieniędzy niż miałem na koncie. Banki w takiej sytuacji udzielają nam takiego kredytu. Możemy wydać więcej niż w danej chwili mamy. Oczywiście będziemy to musieli zwrócić. I teraz sytuacja druga. Jest właśnie bilans ujemny. Mam na moim koncie minus 250 zł, czyli jestem poniżej zera. No i jakieś pieniążki mi wpłynęły. Zarobiłem powiedzmy 400 zł. No i szybciutko biegnę z tymi pieniążkami, wpłacam do banku. No i zobaczcie, takie działanie. Było minus 250, dodaję 400. No i tak intuicyjnie, nawet nie znając algorytmu takiego matematycznego mechanizmu wytłumaczenia, na pewno domyślacie się, że po takim zabiegu, po takiej operacji bankowej, stan mojego konta będzie wynosił 150 zł. Trudne? No myślę, że nie, że da się ogarnąć. Trzecia sytuacja. Tym razem stan mojego konta wynosi minus 400, czyli jestem jeszcze niżej, jestem jeszcze bardziej poniżej zera. Mam deficyt 400 zł. Zdobyłem pieniążki, zarobiłem pieniążki, kwota 300 zł. Wpłacam to do banku i teraz jest taka sytuacja. Stan konta minus 400. Wpłata plus 300. No i znowu pewnie domyślacie się, że po takiej operacji bankowej stan mojego konta będzie wynosił minus 100. Trudne? Teraz, dlaczego tak się dzieje? I jak radzić sobie już później ze wszelkimi liczbami, z jakimi będziecie mieli styczność na lekcji? Przypomnienie szybciutkie, pamiętacie? Mówiliśmy o tym, że każda liczba ma swoją wartość bezwzględną. Wartość bezwzględną interpretujemy jako odległość danej liczby od zera na oś liczbowej. No i były przykłady. Wartość bezwzględna z liczby 7 to jest odcinek od 0 do 7. Wartość bezwzględna z liczby minus 5 to jest 5. Wartość bezwzględna, czyli odległość liczby minus 5 od 0 to jest odcinek o takiej długości 5 jednostek osiowych. Wartość bezwzględna z liczby minus 3,5, zaznaczam liczbę minus 3,5, zaznaczam 0 i wartość bezwzględna to jest długość właśnie tego odcinka. Przypominam Wam
wartość bezwzględną, bo wartość bezwzględna właśnie będzie mi potrzebna, żeby wam zaprezentować zasadę dodawania liczb o różnych znakach. Będziemy się tą wartością bezwzględną posługiwali. Zobaczcie, mówiliśmy już na lekcji poprzedniej o tym, jak się dodaje liczby o równych znakach. Dodawanie liczb ujemnych, dwóch ujemnych, czyli liczb o równych znakach, była zasada taka, że dodajemy najpierw ich wartości bezwzględne, a następnie dopisujemy znak minus. Skoro dodawałem dwie liczby ujemne, dług w jednym banku, dług w drugim banku, czyli stan mojego konta, albo stan mojego posiadania bardziej, to jest suma tych dwóch długów. Oczywiście podobnie postępujemy przy dodawaniu dwóch liczb dodatnich, to umiecie już od najmłodszych swoich lat, po prostu się sumuje, chociaż nigdy tego nie interpretowaliście, że to jest suma wartości bezwzględnych. 5 i 7 po prostu daje 12. Tak to sobie potrafiliście policzyć. No i teraz dochodzimy do dodawania liczb o różnych znakach. Minus 7 dodać 5. Zobaczcie, wracam do przykładu drugiego z wpłatą 400 zł do konta na konto, gdy było minus 250. Zobaczcie, liczba 150, ona się wzięła z jakiego działania? Z jakiego mam liczbę 400 i 250? Jakie działanie na tych dwóch liczbach da mi wynik 150? No chyba domyślacie się, o tak, słyszę, dobrze, dobrze mówisz, tak. To musiało być odejmowanie. I właśnie z takiego odejmowania otrzymałem liczbę 150. A co odejmowałem najpierw? Najpierw była większa liczba, odjąć mniejszą i uzyskałem 150. To teraz analogicznie postąpimy w tym przypadku. Zobaczcie, mam minus 7 dodać 5. Liczba ujemna, liczba dodatnia. Są to liczby o różnych znakach. I w takiej sytuacji, co robię najpierw? Najpierw nakładam wartość bezwzględną na jedną liczbę i na drugą liczbę. Wartość bezwzględna z minus 7? 7. Wartość bezwzględna z 5? 5. Uruchamiam nawias działaniowy. W tym nawiasie wykona się działanie. Jakie działanie? Tak, dobrze słyszę, dobrze mówicie. W tym nawiasie działaniowym będę odejmował od większej wartości bezwzględnej będę odejmował mniejszą wartość bezwzględną. Czyli zobaczcie, piszę 7, odjąć 5. No i teraz jest jeszcze jedna ważna kwestia. Czy to będzie na plusie, czy to będzie na minusie? Wartość tej różnicy. No i o tym decyduje pewna kwestia. Która liczba miała większy moduł? Patrzcie, tutaj moduł z minus 7 był 7, moduł z 5 jest 5. Większy moduł ma liczba ujemna. Skoro liczba ujemna ma większy moduł, to liczba ujemna rządzi. Liczba ujemna wygrywa, więc wynik będzie musiał być zapisany z minusem, czyli wynik po prostu jest liczbą ujemną. No i zobaczcie, w nawiasie działaniowym wykonam to trudne działanie. 7 odjąć 5. Skupcie się, pomyślcie przez chwilę, na pewno dacie radę. 7 odjąć 5, tak. Słyszę dobrze. 2. Pamiętam o tym, że koniecznie muszę zapisać to z minusem. Minus 2 w nawiasik, bo pamiętacie o zasadzie, że jeżeli liczba jest zapisana z znakiem, to musimy to zabezpieczyć nawiasem, żeby się ten znak po prostu nie zgubił. No to pierwszą kwestię mam już omówioną. 12 dodać minus 8. Spoglądamy. Pierwsza liczba jest liczbą dodatnią. Przez pomyłkę napisałem w nawiasie. Żeby nie było błędu graficznego, to wstawię plusik. Przepraszam. Wiecie, że jeżeli liczba jest ze znakiem, musi być zapisana w nawiasie, może być 12 zapisane jako plus 12. Też wam na tej lekcji o wartości bezwzględnej o tym wspominałem.
że czasami liczba dodatnia też jest zapisana ze znakiem plus, ale wtedy musi być w nawiasie. OK. No i teraz zobaczcie, pierwsza liczba jest dodatnia, druga jest ujemna, a więc mam dodawanie liczb o różnych znakach. Skoro dodawanie liczb o różnych znakach, to nawias działaniowy się już pojawia. No i znowu pierwszy krok jest taki jak poprzednio. Nakładam wartości bezwzględne na jedną i na drugą liczbę. No i analizuję. Wartość bezwzględna z plus 12? Wiadomo, odcinek od 0 do 12 ma długość 12. Wartość bezwzględna z minus 8? Długość odcinka od 0 do minus 8? 8. Mogę się zająć teraz porównaniem, która liczba ma większą wartość bezwzględną. Tym razem zwycięża liczba dodatnia, 12. Skoro zwyciężyła liczba dodatnia, to wartość tej różnicy też będzie dodatnia. Wynik będzie po prostu na plusie. A w nawiasie działaniowym ustawiam liczby zawsze tak samo. Od liczby, od większej wartości bezwzględnej, w tym przypadku od 12, odejmuję mniejszą. 8. Wykonamy działanie w nawiasie działaniowym. 12 odjąć 4. Pomyślcie przez chwilę. Nie śpieszcie się. Tak, słyszę. Dobrze mówicie, to jest 4. A więc wynik będzie 4 ze znakiem plus. Mogę tak ten wynik zapisać, tylko że jeżeli zapisałem 4 z plusem, to muszę zapisać ją w nawiasie. Oczywiście za tym mogę napisać, że to jest zwykłe 4, które znacie już od niepamiętnych czasów. No i tak to działa. Przy dodawaniu liczb o różnych znakach możecie się spotkać z jedną lub z drugą sytuacją. Czasami liczba ujemna jest większa, wtedy wynik jest na minusie. A czasami, jak dodajemy liczby o różnych znakach, czasami liczba dodatnia jest większa. To znaczy, większa jest zawsze liczba dodatnia. Chodzi o wartości bezwzględne. I w tym przypadku, gdy liczba dodatnia miała większą wartość bezwzględną, to wynik jest na plusie. Czy wy to rozumiecie? Tak, słyszę, że tak. Świetnie, bardzo się cieszę, że to zrozumieliście. Oczywiście, wiecie, cały czas wam powtarzam, że matematyka to jest kula śniegowa. Cały czas wracamy do niektórych rzeczy, tylko za każdym razem jest to już troszeczkę trudniejsze. Oczywiście teraz nam się trafi, po tym jak przećwiczymy na tych prostych liczbach, będą liczby większe, gdzie trzeba będzie użyć działań pisemnych. Oczywiście za chwilę pojawią się ułamki dziesiętne, dodatnie ujemne, pojawią się ułamki zwykłe, czyli ta wiedza, którą wcześniej nabyliście, znowu będzie wam potrzebna. Ale to już jest kwestia taka dodatkowa. Ja już się w tym momencie zamykam. Chciałem tylko was przeprowadzić przez te meandry dodawania liczb o różnych znakach. Mam nadzieję, że ogarniacie to i będziecie dobrze wykonywali to działanie. Dziękuję za uwagę.